Co to jest starość? To wygląda tak troszeczkę makabrycznie. To jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna się tak marszczyć, a ja mam taką bardzo mocno starszą babcię. Ona już jest niekompletna, nie słucha się. Mojej babuni to brakuje nie klepek, tylko że towarzystwa. Ja przyznam, też mam babcię dużo lat, ale jedna jest jeszcze dosyć bardzo stara, a jeszcze jest poetką niby. A co to znaczy, że jest niby poetką? Czyta dużo książek o poetach i lubi sobie bardzo pogaworzyć. A czy starsi ludzie mają łatwe życie? Nie. Ja mam taką babcię, co chwilę musimy postopsować pieniążki, bo ciągle choruje. A z czego taki starszy człowiek żyje? Przyznam, z podatków i z rzeczy paru innych. Mojej babci, pamiętam, kiedyś mi opowiadał, stało się coś takiego. Siedziała sobie w autobusie, obejrzała się do tyłu, a tu jej jakiś pan pilnikiem zdzierał torebkę i jej chciał zabrać. No babcia troszkę się zdenerwowała, ale jednak mu ulżyła. A czym tacy starsi ludzie w życiu się najczęściej zajmują? Czytaniem gazet, skłócaniem rodziny, bo moja babcia tak robi. A ona ma sklerozę, różne przewidzenia i się coś tam buja. Potem babcia idzie spokojnie zasnąć, a cała rodzina jest wnerwiona, zdenerwowana, a tatuś czasem bywa wściekły. A w jakim wieku musi być człowiek, żeby można było powiedzieć o nim staruszek? Chyba 40 albo 50. 50 to wygląda chyba tak, że jest człowiek pomarszczony, troszeczkę chodzi jak kaczka, ale taka stara kaczka dziwaczka też jest do kochania. Wspomnień dzisiaj tyle, gdy pachniało wkoło fajką, kiedy świat był dla nas bajką, a to tylko prości ludzie mieli udział w pięknym cudzie, który tworzył nam dzieciństwo, kiedy czarem było wszystko. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest, we wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Były chwile, były lata, kiedy los się tak przeplatał, kiedy wspólnie z rodzicami naszym życiem kierowali, tak miłości pełni byli, zasad życia nas uczyli, wpajali nam co najlepsze, jak w życiu znaleźć szczęście. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest, we wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest, we wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dzisiaj czasem złudna chwila, rąbka wspomnień nam uchyla. Czuję dotyk dobrych rąk, czuję zapach zielonych łąk.
babcia dych to czułe słowo, babcia to ciepły gest, we wspomnienia na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad, za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest, we wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad.